Ale na o świtaniu Szymek stanął na robotę jak zawdy i pracował niestrudzenie. Tylko kiedy mu nastuś przyniosła śniadanie, to łakomiej sięgał jej warg czerwonych niżli dwojaków. A zdradźme ino, to ci łeb wrzątkiem obleje. Groziła, wspierając się w niego. Moja nastuś. Sama mi się dała. Już cię nie popuszczę. Bełkotał gorąco i zazierając jej w oczy, dodał ciszej. Chłopak musi być pierwszy. Głupiś, chale... — Jakiemu to zbrezieństwa wełbie? — odepchnęła go i zapłoniona uciekła, gdyż niedaleczko ukazał się pan Jacek. Fajeczkę sekurzył, kurzył, skrzypki ściskał pod pachą i, pochwaliwszy Boga, rozpytywał o różności. Szymek rad przechwalał się z tego, co to już dokonał i znagła miał i ślepie wybałuszył, bo pan Jacek skrzypki odłożył, kapotę ściepnął i zabrał się do przerabiania gliny – Szymek jaże łopatę wypuścił, gębę rozdziawił. – A czegoż się dziwujesz, he? No jakże to pan Jacek będą ze mną robili? A będą? Pomogę ci przy chałupie, co myślisz, że nie polecę? Zobaczy. I robili już we dwóch. Wprawdzie stary wielkiej mocy nie miał i chłopskiej robocie był niezwyczajny, ale miał takie przemyślne sposoby, że praca szła znacznie prędzej i składniej. O już ci co, Szymek skwapliwie słuchał go we wszystkim, mrucząc jeno niekiej, dla boga tego jeszcze nie bywało na świecie. Żeby dziedzic. Pan Jacek jeno się prześmiewał i jął pogadywać o takich różnościach, takie cudeńka prawił o świecie. Ja że Szymek dziw mu do nóg nie padł w podzięce a zdumieniu. Jeno co nie miał śmiałości, ale wieczorem poleciał rozpowiedzieć o wszystkim nastusi. A to mówili, co głupawy, a on ci kiedy ten ksiądz najmądrzejszy, zakończył. Drugi mądrze powieda i głupio robi. Już ci, żeby miał dobry rozum, to być może pomagał, co? Albo pasałby rączyne krowy. On prawda, że tego to ani sposób wymiarkować. Nic jeno mu się w głowie popsuło. Albo też lepszego człowieka nie naleźć na świecie. I był mu niezmiernie wdzięczny za tę dobrość. Ale chociaż razem pracowali, z jednych dwojaków jedli, a pod jednym korzuszkiem sypiali, to jednak jakoś mu było z nim podufalej stowarzyszać. Nie zawdyć to dziedzicowy gatunek myślał z głębokim uważaniem i wdzięcznością, bo przy jego pomocy chałupina rosła kiedy na drożdach. Zaś kiedy Mateusz przyszedł z pomocą, a kłębowy Adam nawiózł z co było jeno potrzeba, to Buda stanęła taka galanta, ja, że ją było widać z lipiec. Mateusz prawie cały tydzień harował silnie, drugich poganiając, i kiedy skończyli w sobotę po południu, zieloną wiechę zatknął na kominie i poleciał do swojej roboty. jak jeszcze wybielał izbę, a uprzątał wióry i śmiecie, zaś paniaczek. Przybrał się, skrzypki wziął pod pachę i rzekł ze śmiechem – gniazdko gotowe? Nasaćże sobie kokos. To być jutro ślub, pora – rzucił mu się dziękować. – A nie robiłem za darmo. Jak mnie ze wsi wypędzą, to przyjdę do ciebie. – Na komorne – fajeczkę zapalił i polazł w stronę lasu. A Szymek, chociaż wszystko pokończył, łaził jeszcze czegoś, przeciągał strudzone koście i patrzył na chałupę z niespodziewaną uciechą. Moja! A już ci co? Moja! Gadał, jakby nie wierząc oczom. Dotykał ścian, obchodził dokoła i zaglądał przez okno, wciągając z lubością skisły zapach wapna i surowej gliny. Że dopiero o zmierzchu ruszył do wsi, szykować się na jutro. A ci? Co już wszystkie wiedziały o ślubie, więc i Dominikowej doniesła któraś ze sąsiadek. Ale stara udała, iż nie miarkuje, o czym powiedają.